Witam was serdecznie na kanale Centurion. Film, zdaje się, upragniony. No bo wielu obstawiało, co to za kondor będzie. Nie wiedziałem, że przyjdzie opcja, że będzie najpierw mój nowy NEC. No ale powiem wam, że cóż, to co sobie świadomie zamówiłem, a nie co przyszło jako niespodzianka, no to nie będę otwierał NEC-iem, tylko takim breloczkiem. I zacznijmy. To jest Condor Kershaw. Nie. No i teraz tak, otwórzmy to jakoś zgrabnie. Breloczek dosyć ostry. Oczywiście kolegę ze sklepu goods.pl pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za to, że no, bardzo szybko przyszedł. Nie spodziewałem się, ale przyszedł drugim sortem. Jakieś opóźnienie mieli na poczcie, że tak powiem, i doszło do takiego czegoś, że obsuwa była. Takie coś przychodzi z goods.pl. Jest to uczciwość pierwszej klasy, nie paragon, a faktura wręcz. Także fajnie. W środku spodziewamy się czego? Trochę śmieciuków. Nie jestem w kancelarii, więc nie dam panu Heniowi. Będę musiał na własną rękę zutylizować. Co zrobimy dalej? To jest taki nożyk, który ma jeszcze stare logo Condor. I żebyście mogli sobie popatrzeć, to ja wezmę, że tak powiem, otworzę. Cieszę się bardzo, wiecie. Tak wygląda po otwarciu. No i cóż, papiery papierami. One jak zawsze są jako wypełniacze. Nie ma książeczki kondorowej. Jest tylko ostrzeżenie, warning, żeby dbać o noże węglowe. Tak wygląda on w pochwie zapakowany. Jest to Condor Kershaw. So if you watch my channel, I am very, very thank you very much for this project of Condor of yours. Podziękowałem tutaj, jeśli ktoś by nie rozumiał, bo nie wszyscy są poliglotami anglojęzycznymi. Niektórzy zgrywają się na takich, ale szkoda gadać. Wyciągnijmy to coś pięknego, co tu w środku jest. Tylko trzeba ostrożnie, bo to jest dzierbadło ostre bardzo. Mam tutaj narzędzia i przybory do otwarcia nowego NEC-a. Breloczki się przydają, naprawdę.
No i cóż. Ma on rękojeść tak jak kondor Boomslang. Tu muszę akurat a propos Boomslanga, to do Schabomiła, to z tym nożykiem, Boomslangiem byłem urzeczonego komornika, jak mi tam pisałeś pod filmem. Chcecie się więcej dowiedzieć, to poszukajcie wypowiedzi pod którymś tam z ostatnich filmów Schabomiła. I tak sobie położyłem. Ktoś tak dla śmiechu powiedział, że jak feldmarszałek Rommel nosił buławę, atrybut swojej władzy, no to centurion też przecież nosi. No nosi, nikt mnie nie zaczepia na ulicy, żadna policja, jeszcze dzień dobry powiedzą. Także to jest taki nieodłączny element, ale nie o Boomslangu będziemy tutaj mówili. Pochwa. No, skórzana, toporna, siermiężna, kondorowa, dopasowana, jak widzicie, ma tutaj ten element rozruchowy. No i cóż, sam nóż, bo on nas interesuje, prawda? Pozwolę sobie go wyciągnąć siłą jego ostrości. No i co się dzieje? W środku nadmienić trzeba byłoby, nie, żartuję, w środku to głupki nadmieniają, albo na koniec pisma. Zobaczcie, jak kiedyś ktoś wam pismo przyśle i na końcu będzie nadmieniał, to pomyślcie sobie o tym, że to jest jakiś dziwny człowiek, który nie rozumie pojęcia nadmienić. Na początku się nadmienia. Workiem się nie będziemy zachwycać, bo nie ma tu zwłok. Ale jak zwykle jest jakiś silikon, jakiś żel, jakiś pochłaniacz wilgoci, żeby węglóweczka sobie żyła. Nóż, jak widzicie, on jest. Ja mam tylko nadzieję, że ostrość nie ginie, bo mam czasami takie przypuszczenie, że jednak ginie. Ta, no właśnie ginie. Może teraz nie będzie ginęła. Nóż jest tłusty. Ma tłustość i o to chodzi w tym, no bo to jest konserwacja. I powiem wam tak, że ma tutaj on chwyt taki, jaki widzicie, ma oparcie, chociaż nie ma, jak gdybyśmy chcieli porównać, bo kondor Boomslang ma finger choila, małego, bo małego, ale ma. Coś można już tak chwytać, działać. Ale feather sticky. To przy takich dzierbadłach to się po prostu wbija i haratasz patyka. Wtedy masz feather sticky w trymiga, a nie tam męczysz się i męczysz i sierota później na jakimś kanale, który nazywa bushcraftowym na przykład, czy innym, mówi, że no tak ciężko. Ciężko to jest, jak się nie myśli. Nie chodzi o to, żeby być cynicznym. No i nie przyszedł ostry. Słuchajcie. Nie przyszedł ostry, bo chociażby weźmy coś i spróbujmy. No niby tnie, ale szarpie. No ale cóż. Falkniven DC 4. Falkniven. Jak to powinno się mówić w języku, który jest językiem ojczystym. Że tak powiem, mojego umysłu, mojej osoby jestestwa jest polski, a zagrywki mam rumuńskie. I bierzemy sobie cierpliwie i sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10 w jedną stronę. Trzeba uważać, żeby sobie nie pojechać po paluchach, bo tak jak mówi sympatyczny taki beżowej karnacji człowieczek, Major Fugly Cool. Major, if you watch my channel, I send greetings for you.
and Fire Fields. 10 razy w drugą stronę przejechać. Raz. Dwa. Bo chodzi o to, że major zawsze mówi safety first, my friend. Czyli bezpieczeństwo przede wszystkim, przyjaciele. Tymczasem kaski wkłada, okulary, rękawiczki. Ja nie kozakuję, ale mam sprawę już z ostrzeniem noży, z falkniwenami i w ogóle i w szczególe. No i tak dalej. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Można więcej, aż do skutku, aż uznamy, że mamy w ręku żyletkę. O, no i już jest troszeczkę ostrzejszy. Ale to jeszcze nie jest to. No tak wygląda właśnie ten kondor. Kondor Warlock. No i teraz każdy wie, co obstawiał. I ci, którzy nie trafili, przykro mi. Na pocieszenie po prostu sobie popatrzcie na niego i popatrzymy, jak on rąbie. Co jutro będę starał się czynić. Pani profesor trafiła, że to kondor Warlock. No ale jest jak jest. Powiem wam, że teraz jego parametry, bo mam tutaj podświetlone. Długość całkowita to jest 48 cm. Długość ostrego to jest 31, duży. Waga 0,79 kg, czyli 790 gramów. W niektórych informacjach czytałem, że 830. Uśrednijmy już, niech będzie to 800. Może kiedyś zrobią centurionowi kilogramowy nożyk. I tak, pac! Pomyślcie sobie, jak to będzie rąbało. Thickness blade, czyli grubość ostrza, to jest 5,1 mm. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że zwęża się. Tutaj tego to nie liczę, ale dotąd to grubość będzie się zwężała gdzieś do 4. 5,1 do 4. No i tutaj mamy, że stal 1075, pochwa skórzana i tak dalej. Nie wkładam jakoś tak do pochew, bo Parang Village and, i przepraszam, żeby już amerykanizmów, i chociażby łopatka do tortu, właśnie Parang Village i Pak Golok, to wkładali tak i płakali, że się haratało. Takie noże, to się tak pakuje. O. I nigdy nie zniszczysz. Wyrób sobie ten ruch. Wchodzi i nie ma problemu. Powiem wam, jak na przykład miecze wkładali do pochew kiedyś. Jest taki kanał, Szablot Łuk Polski. Od jakiegoś czasu go nie subskrybuję już, ale tam jest chłopaczyna, który ma duże pojęcie na temat szabel, dłuższych ostrzy. Pozdrawiał mnie on wielokrotnie u siebie, ja jego też. I Szablot Łuk zawsze mówił, że trzeba było dotknąć palcem końcówki szabli i skierować ją do otworu i kliknąć. Na podobną nutę, wykorzystując tą wiedzę, również z filmów, tam nie wiem, jacyś krzyżacy, czy jakieś inne ogniem i mieczem, szacun do polskiej kina. Matografii. Zapinamy. I tak wygląda oficjalnie unboxing. No, poza kancelarią. El Salvador. Ptaszysko kondor jest. Jako nek, jak najbardziej. Dlaczego by nie? Coś pięknego. Ale dobra, nieważne. Jeszcze raz. Presentation.
jego siła ciężkości jest tu, więc trzeba będzie umieć operować. Zakładałem, że ta rękojeść, która na ilustracji, jak tutaj widzę, w sklepie, no to będzie taka, no mikartowa, jak choćby w kondorze Krotalusie, czy nawet w kondorze Buszlor z mikartą, bo jest taki, że ona będzie identyczna jak od kondora Bumslang. No i zobaczcie, praktycznie to się pokrywa, identyczna jest. Uważam, że jest bardzo fajna, bo jest długa. Lubię, jak mi tu o centymetr, dwa wychodzi. Ale gdybym mógł, to wiecie, co bym zrobił? To bym zrobił taką jakąś rzecz. Pogrubiłbym trochę, żeby bardziej czuć power w łapie. Bo tak po prostu łapka się bardziej męczy. Paradoksalnie, jak jest grubsza rękojeść, to mniej się męczy. Także to w ten sposób. No co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Nie będę przedłużał już filmu, bo po co? Centurionie, las wzywa. Musisz iść, więc będę szedł. Kochani leśni druhowie, oto jest właśnie kondor Warlock. Nie zawiodłem się. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy przyjdzie czas na rąbaninkę. Tyle mam do powiedzenia i bardzo wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tej chwili. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. I wszystko.